owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć i wierność, łagodność i opanowanie. Panie mój Boże, ja dziękuję Tobie za moich braci, za moje siostry. Ja dziękuję Tobie za to, że w tej rodzinnej, miłej atmosferze możemy być na tym miejscu. Ja dziękuję Tobie za to, że to Twoja święta krew przelana za nas na krzyżu Golgoty złączyła nas w jedno ciało. Ja dziękuję Tobie za to, że dzięki Twojemu dziełu na krzyżu Golgoty, to co tam zostało dokonane, Panie, dzięki temu dziełu zerwane zostały więzy i jarzma i dzięki temu dziełu, Panie Boże, my możemy być jedną rodziną, Panie, mimo różnic, mimo różnego pochodzenia, Panie, mimo różnych miejscowości narodzin, Panie Boże, mimo różnic charakteru bądź jakichkolwiek innych, my dzięki Twojemu dziełu, dzięki Twojej świętej krwi, która została udzielona dla naszego życia, możemy nazywać się braćmi i siostrami. I w tej radości, w tej miłości, w tej jedności możemy być na tym miejscu, Panie Boże, aby oddawać Tobie chwałę. I ten jeden cel łączy nas, to jedno pragnienie, aby Ciebie uwielbić, aby przyjąć od Ciebie to, co masz dla nas, tak jak śpiewaliśmy w tej ostatniej pieśni, abyś mówił do nas. I Panie Boże, tego poranku, na tym niedzielnym nabożeństwie, Panie, prosimy, Ty przemawiaj do naszych serc, Panie. Ty podźwigaj, Ty umacniaj, Ty pobudzaj nas, Panie, do uwielbienia Ciebie. Udziel radość w nasze serca, radość ze zbawienia, Panie Twego, Wszechmogący Królu. O to Ciebie prosimy. Oddajemy Tobie chwałę, cześć, moc i błogosławieństwo, gdyż Ty jedynie jesteś godzien wszelkiej czci. Amen. Dzisiaj 85. psalm. Tak jak siostra czytała już, ale szczególnie chciałbym zwrócić uwagę w tym psalmie na te kilka wersetów, a mianowicie pierwsza część piątego wersetu, 85. psalm. Spraw nam odnowę, Boże, zbawienia naszego i zaniechaj gniewu swego na nas. Czyż na wieki gniewać się będziesz na nas, czy rozciągniesz gniew swój na wszystkie pokolenia? Czyż nie ożywisz nas znowu, aby lud Twój rozradował się w Tobie? Okaż nam, Panie, łaskę Twoją i daj nam zbawienie swoje. Czy nie ożywisz nas znowu, aby lud Twój rozradował się w Tobie? W tym fragmencie psalmista mówi o bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie mówi o tym, że radość Pana wynika z Jego zbawienia. Czy nie ożywisz nas znowu, aby lud Twój rozradował się w Tobie? Czyli rozradował się w Tobie z jakiego powodu? Z powodu ożywienia. Ożywienia, czyli czego? Z powodu obecności Bożej w życiu wierzącej osoby. Żyjemy w czasach, bracia i siostry, gdzie ludzie nie mają radości. Jest olbrzymia różnica między szczęściem a radością. W języku angielskim to troszkę lepiej, ta różnica jest zauważalna. Happiness i joy. Szczęście jest tymczasowe. Szczęście jest czymś, co daje nam... Dzisiejsze śniadanie pyszne dało mi poczucie szczęścia. Czułem się dobrze. Kiedy zjemy obiad, będziemy szczęśliwi. Jeśli nasz ulubiony zespół piłkarski wygra mecz, czujemy się szczęśliwi. I szczęście jest chwilowe. I ludzie chcą radości, natomiast w poszukiwaniu radości zaspokajają swoje potrzeby poprzez chwilowe szczęście. I dlatego niektórzy idą jeszcze dalej w różne używki, które dają im chwilowe szczęście. Idą w alkohol, później mają kac, ale chwilowe szczęście jest ciągle dla nich ważniejsze niż ten kac. Ja nigdy nie miałem kaca, do końca nie wiem, jak on się objawia, ale wydaje mi się, że nie jest niczym przyjemnym mieć głowę w toalecie, prawda? A więc tak przynajmniej sobie myślę. Więc ludzie są gotowi szukać tego chwilowego szczęścia dla znalezienia radości, tylko że nie można w rzeczach tymczasowych znaleźć czegoś, co jest cechą wieczną. Biblia mówi o radości, która jest czymś głębszym, czymś wspanialszym niż tylko chwilowe szczęście, niż chwilowe zaspokojenie tej emocji. No, to nie jest najlepsza definicja, ale moglibyśmy to zdefiniować w ten sposób, że szczęście jest emocją, natomiast radość jest stanem emocjonalnym. Czyli radość jest czymś, co jest ciągłe, co jest kontynuujące się, co nie jest zależne od okoliczności. Co nie oznacza, że w życiu chrześcijan nie ma trudnych momentów i nie ma łez. Bo Biblia mówi, płaczcie z płaczącymi, weselcie się z weselącymi się. I naturalnie, jeśli tracimy bliską osobę, tracimy w sensie, jeśli jest wierząca, idzie do nieba. Ale jesteśmy ludźmi, jesteśmy związani, jest nam wtedy przykro. Płaczemy z płaczącymi. A więc to nie jest tak, że nie ma w naszym sercu jakiegoś smutku nigdy. Jednakże nawet w takich okolicznościach możemy doświadczać radości Pańskiej w naszym sercu, w naszym życiu, która jest stałym stanem. Ale jak to może się dziać? W jaki sposób to może mieć miejsce w naszym sercu? Odpowiedź już jest w tym psalmie, który przeczytaliśmy, ale jeszcze taką ciekawą ilustrację pokazuje nam psalmista w psalmie 16, wersecie 11, gdzie mówi,
Dasz mi poznać drogę życia, obfitość radości w obliczu Twoim, rozkosz po prawicy Twojej na wieki. Czyli gdzie ta radość jest znaleziona? Gdzie jest znaleziona ta radość? Obfitość radości jest w obliczu Bożym. Co to znaczy w obliczu Bożym? To mówi o Jego obecności, to mówi o przebywaniu w Jego obecności. I to nawiązanie do wczorajszej usługi. To przebywanie w Jego obecności nie może mieć miejsca, jeżeli nie poświęcamy czasu na przebywanie w Jego obecności. Jeżeli, mówiąc tak bardzo obrazowo, nie ładujemy tych baterii swoich słonecznych w blasku słońca. Żeby naładować baterie słoneczne, musimy je wystawić na słońce. Jak je wprowadzimy tutaj do budynku, one się nie naładują. Jeżeli chcemy naładować te nasze baterie słoneczne tej radości Bożej, to musimy wystawić się na działanie słońca. Ja podaję obraz na działanie Boga, który jest tą światłością. I kiedy ono oświeca nasze serce, zaczyna ładować nasze baterie. A jeśli nie wystawimy się na działanie tego światła, nasze baterie nie będą naładowane. I wielu chrześcijan chodzi w trudach, chodzi w smutku, chodzi i nie potrafi odnaleźć głębokiej radości, która może być znaleziona w Chrystusie. I często powodem jest właśnie to, że nigdy nie wystawili się na działanie tego światła. Nigdy nie znaleźli w swoim życiu odrobiny czasu, aby zamknąć się o poranku, bądź wieczorem, bądź czasami na całą noc, albo na cały dzień. Charles Finney mówił, że ilekroć widzi w swoim życiu, że gdzieś traci namaszczenie, że nie może, że głosi i to nie porusza jego serca, to nieważne, jaki jest jego grafik, zamyka wszystkie spotkania i na 3 dni jedzie do lasu i oddziela się w modlitwie i w poście, szukaniu Boga i mówi, za każdym razem, kiedy to robi, otrzymuje nowe posilenie od Boga. Dlaczego? Ponieważ ilekroć wystawimy się na działanie światła. Kiedy mamy te słoneczne baterie, my nie musimy prosić słońca, żeby świeciło na nie. Nie wychodzimy tam i nie mówimy, słońce, teraz świeć. Nie, jeżeli jest słońce i są baterie, one zaczną się ładować. Tak samo jest z Bogiem. Bóg jest gotowy, aby nas ładować swoją dobrocią, swoją miłością. To jest nasza decyzja, aby wyjść i wystawić się na działanie tego słońca, aby powiedzieć, Panie, napełnij mnie tą radością. Ponieważ jest to olbrzymia różnica. I widzimy to, bracia i siostro, ludzie w dzisiejszych czasach chcą realności, chcą rzeczywistości. Nie wystarczy, że pójdziemy do naszych bliskich, nie wystarczy, że pójdziemy do naszych dzieci i powiemy im doktrynę. Twoje i moje dzieci nie chcą usłyszeć jedynie doktryny. Musisz uwierzyć w Pana Jezusa, bo pójdziesz do piekła. Co jest prawdą, jeżeli nie uwierzysz, pójdziesz do piekła, na wieczne potępienie. Tylko, że ludzie zagłuszą to. Zagłuszą to w dzisiejszych czasach, zagłuszają taki głos poprzez różne rzeczy. Ludzie chcą zobaczyć, że to jest realne w naszym życiu. Muszą widzieć, że my naprawdę żyjemy tym. Muszą widzieć, że my żyjemy tym Chrystusem. To, co mi pomogło, dorastając jako młody chłopiec, ja widziałem w moich rodzicach, widziałem w nich autentyczność. Czasami nie było łatwo, czasami było trudno, często było trudno, ale oni byli autentyczni w tej wierze. To nie było jedynie poznawanie doktryny, to nie było jedynie czytanie jakichś książek wiedzy, ale to była realna, żywa społeczność z Panem Jezusem. Ja widziałem, że kiedy jest problem, oni idą na kolana. Ja widziałem, że kiedy jest trudność, oni idą na kolana. Że kiedy jest smutek, oni idą na kolana. Pamiętam kiedyś, i wiecie, to jest ciekawe, bo pamiętam kiedyś na jednych zajęciach, w jednej z uczelni, w której się uczyłem, było takie pytanie zadane do studentów, co robicie w sytuacji, kiedy macie jakąś trudny moment w życiu. I na 20 bodajże studentów większość odpowiedzi była, idę zjeść czekoladę, idę zjeść lody, wśród studentów uczelni szkoły biblijnej. Niewielu odpowiedziało, idę na kolana. Jakże mało znamy moc Boga, który może zmienić nasze życie. I mówiąc o tym, właśnie o tym szczęściu, o tej radości, ludzie szukają szczęścia i próbują to znaleźć w sporcie. I sport sam w sobie nie jest niczym złym, ale nie zaspokoi tej największej potrzeby radości, jaką mamy w sercu. Szukają to w używkach, szukają to w jedzeniu, szukają to w różnych sprawach. Szukają szczęścia w małżeństwie, ale ostatecznie okazuje się, że tego ostatecznego szczęścia w małżeństwie też nie znajdziesz. Małżeństwo daje ci szczęście, ale ta najgłębsza potrzeba człowieka nie może być zaspokojona przez żadną z tych rzeczy. I stąd też tyle rozwodów. Nagle jest szczęście, jest chwilowe, a później nagle tracą to swoje szczęście i się rozwodzą. Radość, o której mówimy, jest czymś głębszym, jest czymś większym. Radość, o której mówimy, jest czymś, co sprawia, że możemy chodzić z odwagą i z pewnością, że Bóg jest zawsze z nami. I znamy tę historię. Ilekroć mówię o tym, ilekroć myślę o tym, wspominam historię, które czytamy o pierwszych chrześcijanach. Słyszałem taką historię, że kiedy pewna grupa chrześcijan była przez żołnierzy wieziona w wozie
na zatracenie, na zagładę, być może na arenę, żeby być pożartymi przez lwy. Radość Pańska wypełniła ten wóz, w którym jechali, ponieważ zaczęli śpiewać pieśni, oddawać Bogu chwałę. I ta radość Pańska pośród nich była tak wielka, kiedy jechali, mając świadomość, że jadą na zatracenie nakładego Koloseum. Była tak wielka, że ludzie stojący przy drodze zaczęli zadawać pytanie, kim jest ten Jezus, którego oni uwielbiają. Ludzie stojący przy drodze zaczęli nawracać się. W związku z czym żołnierze musieli zakryć ten wóz płachtą. Musieli zakryć ten wóz tak aby ludzie nie mogli ani za bardzo ich widzieć, ponieważ ludzie się zastanawiali, co jest nie tak z tymi chrześcijanami. Oni za chwilę będą pożarci, albo zabici, albo spaleni, cokolwiek, straszne rzeczy. I oni wiedzą o tym, że jadą na takie zatracenie, taki straszny moment, a mimo to siedzą w tym wozie, ich oblicza jaśnieją i śpiewają pieśni i oddają chwałę temu, za którego właśnie jadą umrzeć. I ludzie zastanawiali się, w związku z czym żołnierze, widząc to olbrzymie poruszenie, musieli zakryć te wozy, aby próbować zagłuszyć to świadectwo, które było wydawane. Kiedy jedni z pierwszych ojców Kościoła byli wrzucani na arenę, pisali, są te listy apostolskie z II, III wieku, pisali do wierzących w zborach, pisali, nie bójcie się, Pan jest naszą siłą, Pan jest naszą radością. Jeden z nich napisał, gdyby ten lew nie chciał mnie zjeść, to ja go uderzę i zmuszę, żeby mnie zjadł. Bo chcę być z moim Panem. Oczywiście on pisał to dla zachęty. Ja nie sądzę, żeby on aż tak się radował z tego, że będzie zjedzony, w sensie samym faktem zjedzenia. Natomiast chciał zachęcić braci i siostry, pokazując im, słuchajcie, jest chwała, która na nas czeka. Jest radość, w której możemy żyć. Jest radość, w której możemy chodzić. Ta radość, która przewyższa wszystko. I bracia i siostro, to jest Ewangelia, którą my głosimy i którą my musimy głosić. Ludzie mają wiele teorii, wiele wiedzy. Ludzie uprawiają jogę, różne inne te figury, prawda, i tak dalej. Próbują znaleźć szczęście, radość, ale nie są w stanie tego znaleźć. My znamy, kto daje radość, ale my sami najpierw musimy zacząć doświadczać tej radości głęboko w naszym wnętrzu, aby móc tym podzielić się z innymi. Ponieważ jeżeli nasza wiedza jest tylko intelektualna, to my dotkniemy tylko intelektu ludzi. Ale jeżeli my wiemy, tu intelektualnie też powinniśmy wiedzieć. Jeżeli wiemy, ale mamy też to przeżycie w swoim sercu, to będziemy w stanie dotknąć serca ludzi. I ludzie w tym świecie szukają prawdziwej radości, prawdziwej przemiany, prawdziwego szczęścia, które jest wieczne. Kto im to zaniesie? Kto im to pokaże? Po co Pan Bóg postawił nas tu na tej ziemi? Postawił nas po to i pozostawił nas i pozostawia nas przez kolejne dni naszego życia właśnie po to, abyśmy mogli z tymi ludźmi podzielić się tą wspaniałą, dobrą nowiną o tym, że Jezus Chrystus zmarł na Golgocie, a tam umierając nie tylko zbawia nas od grzechu, nie tylko uwalnia nas od grzechu, ale jest gotowy dać nam radość w nasze serce, która przewyższa wszelką trwogę. Jakże wiele ludzi, według statystyk w Stanach Zjednoczonych, już teraz dokładnie nie pamiętam, ale 40% chyba nawet już osób bierze leki na depresję. Olbrzymia rzesza ludzi. Ludzie, stąd też tutaj taki rozkwit psychologii, psychologów. Co drugi człowiek ma swojego prywatnego psychologa i chodzi i leży na tej leżance i się spowiada, bo to tak naprawdę jest opowiadanie opowieści o sobie. Szukają szczęścia, szukają gdzieś zaspokojenia tej radości, której nie mogą znaleźć. Zdziwilibyśmy się, ale wiem to od jednego pastora, który tam posługuje na uczelni, na uniwersytecie i mówi, zdziwiłbyś się, jak wielu z tych profesorów wybitnych, obracających się w kręgach przecież tych najwybitniejszych naukowców, jak wielu z tych studentów żyje w poczuciu niespełnienia, smutku. On mi to powiedział, ten pastor, który obraca się tam, bo jest kapelanem, duszpasterzem. Mówi, zdziwilibyśmy się, ponieważ nie są w stanie, nie mają, wydaje się, z zewnątrz wszystko, wysokie pensje, prestiż, wiedzę, a nie mogą znaleźć tego zaspokojenia w swoim sercu, tej prawdziwej radości, tej głębokiej. Ile my mówi, zdziwilibyśmy się, ile myśli samobójczych jest wśród studentów, którzy wydają się, mają drogę otwartą do spełnienia
i do realizacji swojego życia, ponieważ studiują na wspaniałych uczelniach i przed nimi jest otwarta kariera, a mimo to w swoim życiu nie mają, nie są w stanie zaspokoić tego i dlatego szukają zaspokojenia gdzie? Przy godnym seksie, w alkoholu, w tych różnych innych rzeczach, ale to nie daje zaspokojenia. To nie jest w stanie zaspokoić ich serca. I nigdy nie będzie w stanie zaspokoić ich serca. Dlatego Kościół jest miejscem, gdzie ta radość Pana musi się objawiać, bracie i siostro. A dobra nowina jest taka, że ona może się objawiać w Twoim i moim sercu. Dobra nowina jest taka, że Bóg chce wypełnić nasze życie. Dobra nowina jest taka, że Bóg chce dać Tobie radość i mi dać radość. Dobra nowina jest taka, że masz możliwość i możesz zanurzyć się w Bogu. Możesz zanurzyć się w Bogu. Ja przechodziłem w swoim życiu przez takie sytuacje. Kiedy nagle przychodził jakiś strach, jak brak pokoju, brak radości. A czasami to jest, nie ma uzasadnienia logicznego, bo czasami to jest zwykły diabelski atak. I nie masz uzasadnienia i nie wiesz, co się dzieje. I czujesz się w miejscu strachu, czujesz się w miejscu, gdzie nie wiesz, co to oznacza. Jest strach, jest niepokój w twoim sercu. I nauczyłem się, ilekroć takie coś przychodzi, oddzielić się z Bogiem. Czasami nie możesz się całkiem oddzielić, musisz chodzić do pracy, ale przynajmniej poświęcić czas na post, na modlitwę. I czasami zajęło to kilka dni. Ale za każdym razem, kiedy to robiłem, kiedy wystawiałem te swoje baterie na działanie tego słońca, za każdym jednym razem Bóg przychodził i dawał radość ponownie, i dawał wyzwolenie, i dawał przemianę. Bracie i siostro, Bóg jest Bogiem żywym. On wciąż dotyka i On wciąż ma moc dotykać naszego serca. On nie jest Bogiem dalekim, On nie jest Bogiem odległym, On nie jest Bogiem nieobecnym. Nie pozwól diabłu kłamać do twojego serca i do twojego umysłu i mówić tobie, że Bóg tobie jest nieprzychylny, że Bóg jest zbyt daleko, żebyś mógł Go dosięgnąć, że Boga nie da się poznać. Bóg jest wciąż Bogiem, który dotyka, który działa, który przemienia, który wyzwala, który udziela tej radości, tej pełni. Jeśli pierwsi chrześcijanie, którzy umierali na arenach, którzy umierali głowami do dołu, rozpostarci na krzyżach, jeśli mogli mieć radość w swoich sercach, mimo takiego trudu, jeśli apostoł Paweł, pamiętamy, był w więzieniu, gdzie w tych więzieniach rzymskich często te cele były pogrążone w fekaliach spływających z tych rzymskich miast. Jeśli on, będąc tam w więzieniu, ubrudzony, utrudzony, mógł śpiewać, mógł oddawać Bogu chwałę. Czy to była tylko na siłę wymuszona sytuacja? Nie. On miał naładowane baterie podczas swojego życia. Jestem przekonany. On spędzał czas z Panem. On modlił się. On szukał Pana. On mówił o tym, że w postach, w modlitwach. On to czynił. I nagle, kiedy znalazł się w tym dole rozpaczy, on był w stanie, jego baterie były naładowane. On był w stanie wielbić. Ta radość była w jego wnętrzu. Bo to jest też kluczowe, bracie i siostro. Jeśli chcemy mieć radość w momencie trwogi, jeśli chcemy mieć radość w momencie bólu, jeśli chcemy mieć radość w momencie, kiedy jest nam ciężko, to musimy szukać oblicza Pana wtedy, kiedy jest nam dobrze również. Jak trwoga, to do Boga, mówi przysłowie. I często ludzie idą do Boga dopiero wtedy, kiedy jest im trudno. Problem polega na tym, że jeśli twoje baterie nie są naładowane i wpadniesz do dołu, to będzie ci jeszcze trudniej. To nie oznacza, że Bóg nie może cię wybawić, Bóg nie może cię wyratować. Bóg może cię wyratować, nawet kiedy jesteś w dole. Ale o ile łatwiej byłoby mieć naładowane baterie, jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji, wołasz do Boga i radość jest w twoim sercu. Bracie i siostro, moje pytanie tego poranku do ciebie i do mnie. Czy znamy radość Pana? I czy radość Pana jest naszą siłą? Czy znamy oblicze Pana? Czy znamy Jego obecność? I czy z Jego obecności czerpiemy tę radość? Czy naprawdę, kiedy przychodzi trudny moment w twoim życiu, szukasz właściwego rozwiązania dla tej sytuacji? To jest kluczowe pytanie. Jeśli przychodzi trudny moment w twoim życiu, jakie jest pierwsze miejsce, do którego się udajesz? Czy sklep z czekoladą? Czy też oblicze Pana? To jest bardzo ważne, bracie i siostro. Ponieważ chciałbym nas dzisiaj zachęcić, abyśmy właśnie zawsze szukali oblicza Pana, ponieważ psalmista, Słowo Boże, obiecuje nam, że Bóg jest Bogiem ożywienia. Okaż nam łaskę, Panie, daj nam zbawienie swoje. Czy nie ożywisz nas znowu, aby lud Twój rozradował się w Tobie? Jakie ożywienie jest tu konieczne? Mówimy o tym ożywieniu, które przynosi tęsknotę i pragnienie obecności Boga w naszym życiu. Czy dzisiaj, będąc na tym miejscu, bracie i siostro, czy w moim sercu i czy w twoim sercu jest to tęsknota i pragnienie z obecnością Boga? To głębsze i głębsze pragnienie, aby być z Nim
aby przebywać w Nim. To właśnie jest to słowo ożywienie. To ma na myśli psalmista. I on mówi, z tego ożywienia co się dzieje? Przychodzi radość. Nie będziemy czytali wszystkich fragmentów, nie mamy tyle czasu, ale pamiętacie jedno z wielkich przebudzeń w czasach Ezdrasza, w czasach Nehemiasza, gdybyśmy czytali 10, 11 rozdział, co tam miało miejsce? Lud pokutował, lud przyszedł przed oblicze Pana, a następnie wybuchła wielka radość pośród nich. Radość jest zawsze wynikiem zbliżenia się do Boga. W Jego obliczu, w Jego obecności jest mnóstwo radości, jest mnóstwo wesela. To jest jedyne miejsce dla Ciebie i dla mnie, miejsce ucieczki, do którego powinniśmy pójść, aby zdobyć tę radość. A więc psalmista mówi o tym ożywieniu, ożyw mnie, przemień mnie, wzbudź moje serce, abym szukał radości u Ciebie, o Panie. I bracia i siostry, jeżeli my nie mamy realności tego doświadczenia w swoim życiu, to my nie mamy niczego do zaoferowania temu ginącemu światu. Jest XXI wiek. Ten świat nie przyjmie od nas czegoś, co nie jest prawdziwe i realne. Intelektualne argumenty nigdy nie przekonają nikogo ostatecznie. One są ważne, abyśmy potrafili dobrze przedstawić naukę. Ale to, czego ludzie chcą i czego pragną, to zobaczyć, że to działa. Czy to jest prawdziwe, to o czym ty mówisz? Mówisz mi o Jezusie? Mówisz mi o Jezusie, ale co ten Jezus, i to brzmi może dziwnie, ale taka jest prawda, co ten Jezus może zrobić dla mnie? Czy ten Jezus może zabrać ten wielki ból i smutek z mojego serca? Jeśli ty tego nie doświadczyłeś, jeśli ja tego nie doświadczyłem, być może nawet odpowiemy na to pytanie tak, ale to będzie tak małe przekonujące, że nie przekona serca tych ludzi. Kiedy przychodzą do nas, się pytają, czy ten Jezus może dać mi prawdziwą radość, której nie mogę odnaleźć? I teraz, jeśli ty i ja nie doświadczamy tego, to nie będziemy w stanie powiedzieć ludziom tak, z głębokim przekonaniem i podzielić się świadectwem tego, jak my doświadczamy tej radości. Ludzie chcą wiedzieć, czy ten Jezus naprawdę może pomóc mojej rodzinie, która jest w rozsypce? Czy ten Jezus naprawdę może przyjść i dać mi pokój, gdy żyję w ciągłym strachu, nie wiem dokąd zmierzam, nie wiem jaki jest cel mojego życia, nie wiem po co i tu w ogóle jestem, po co tu istnieję? Czy ten Jezus naprawdę może być blisko? Czy ten Jezus może być odczuwalny, Jego obecność, czy może być odczuwalna w moim życiu? Ludzie to pytanie zadadzą Tobie, bracie i siostro, jeśli pójdziesz głosić Ewangelię. Pytanie jest do nas, czy my znamy obecność Pana. Jakże kluczowe, jakże ważne. Stąd moja modlitwa, stąd modlitwa psalmisty. Ożyw, Panie, ożyw nas, aby lud Twój rozradował się w Tobie. Aby na nowo nasze nabożeństwa były pełne radości. Aby na nowo nasze zgromadzenia były pełne radości. Aby ludzi nie trzeba było przymuszać, żeby szli do kościoła. Ale aby wręcz pałali tym, żeby pójść do kościoła. Aby nawet czasami były wybuchy radości. Wiecie, jak czytam historię przebudzeń, my o tym zapominamy. W pierwszym wielkim przebudzeniu w XVIII wieku Jonathan Edwards opisuje, nawet niektórzy Purytanie opisują, że kiedy słowo było zwiastowane, zdarzało się, i uwaga, niektórzy będą zszokowani, zdarzało się w tych przebudzeniach, że nagle wybuchali śmiechem ludzie, radością olbrzymią w swoich sercach. Mówimy o przebudzeniach sprzed trzech wieków. Nie mówimy o współczesnych, nawet różnorodnych sytuacjach. Są to fakty zapisane. Dlaczego? Edwards mówi tak, ponieważ kiedy Duch Pański przychodzi, kiedy Duch Pański przychodzi, jeśli Duch Pański prawdziwie przyjdzie i dotknie Twojego wnętrza, to nasze ciało, nasze wnętrze, duch, dusza i ciało, one są połączone ze sobą. Jeśli Bóg prawdziwie dotknie, to jest niemożliwe, żeby w jakiś sposób to nie objawiło się w Twoim ciele. W jakikolwiek sposób. Ale jest niemożliwe, żebyś był w ogóle nieporuszony. Wydaje mi się, że jest to prawda. Ponieważ kiedy czytamy również Słowo Boże, to znajdujemy te momenty, te miejsca, gdzie kiedy Duch Boży dotyka wnętrze człowieka, to trudno jest całkowicie odseparować swoje ciało od tego, co dzieje się w swoim wnętrzu i powiedzieć, tak, w moim wnętrzu jestem poruszony, a moje ciało w ogóle nie jest w stanie za to zareagować. Stąd mówimy o radości, która może wpływać na nasze ciało. I to się działo w przebudzeniach. Być może tak jest, że są ludzie, którzy są pogrążeni w smutku i depresji.
I kiedy przychodzi Duch Święty i uwalnia ich, otrzymują tę wielką, wspaniałą radość Bożą do swojego serca. I oczywiście my nie szukamy zewnętrznych manifestacji, my szukamy głębokości Ducha Świętego, ale mówimy tylko o tym, że takie rzeczy mają miejsce. Więc bracia i siostro, ludzie chcą tej realności. Ludzie chcą tego doświadczenia Boga, tego, co jest prawdziwe, tego, co jest realne. Przypowieści, 16 rozdział, 20 werset, takie oto słowa. Kto zważa na słowo, znajduje szczęście, a kto ufa Panu, jest szczęśliwy. To jest to miejsce, gdzie możemy znaleźć to błogosławieństwo, ten pokój, tę radość. I ponownie żyjemy w czasach, gdzie to słowo jest wielce atakowane. I wydaje się, że wielu jest gotowych robić wiele różnych rzeczy. Łatwo jest obejrzeć chrześcijański film, łatwo jest nawet obejrzeć kazanie, a trudno jest się zanurzyć w Słowie Pana, aby je czytać, aby je rozważać. Tak wiele rzeczy jest do zrealizowania w swoim życiu, tak wiele rzeczy, które trzeba osiągnąć, zrealizować i nagle brakuje czasu. I później dziwimy się i zastanawiamy się, jak to jest, że w naszych zborach, że w naszych kościołach brakuje nam tej radości. I zastanawiamy się, gdzie jest różnica między kościołami. Nie wiem, czy się zastanawiacie, ja czasami się zastanawiam, ale ja mówię to też do siebie i to nie jest tylko do was. Ewangelia mówi, że jeśli oddamy się Bogu, z głębi naszego wnętrza popłyną rzeki wody życia. Rzeki wody życia oznaczają radość, pokój, miłość. Gdzie są te rzeki? Ja to pytanie zdaję sobie. Ja wołam do Boga: Panie, Ty powiedziałeś, że z głębi popłyną rzeki wody życia, że Kościół jest miejscem uzdrowienia. Ta rzeka wypływa spod tronu Bożego i gdzie ona wpływa obecnie? Ona wpływa do Kościoła i ona przez Kościół powinna się wylewać na świat i kiedy ta rzeka dotyka to wszystko, co jest w tym świecie, to ona uzdrawia to, co jest w tym świecie. I Słowo Boże mówi, że ta rzeka leczy. Ta rzeka uzdrawia. Gdzie są nurty tej rzeki, bracie i siostro? Ja naprawdę się czasami zastanawiam. I to jest pytanie, które zastanawiam się i zadaję sobie również. Kościół ma być inny. Kościół powinien być inny. Kościół ma być miejscem pokoju, radości, miłości, wybawienia, wyzwolenia, uwolnienia. To jest Ewangelia, którą głosimy. Ale aby to miało miejsce, my musimy być w pełni oddani, w pełni poświęceni Bogu. Bracie i siostro, jeżeli Pan Jezus, aby otrzymać nagrodę przyobiecaną przez Ojca, musiał pójść na krzyż, bo musiał. Psalmista mówi, proś mnie, a dam Ci. Słowa prorocze do Pana Jezusa. Pan Jezus poprosił, ale prosząc musiał pójść na krzyż, aby otrzymać. Apostołowie, pierwsi uczniowie, dlaczego wydaje nam się czasami, że radość w naszym życiu, że pokój w naszym życiu, to wszystko powinno przyjść tak o, bez żadnego kosztu. I mówiąc o koszcie, ponownie, bracie i siostro, jest dobra nowina, ponieważ koszt kojarzy nam się negatywnie. Ale ja mówiąc o koszcie, mówię ponownie z Bożej perspektywy. Kiedy Bóg coś od nas wymaga, to Bóg nas uzdania do wykonania tego. I to jest nasz Bóg, halleluja. Ponieważ tak naprawdę ten koszt wcale ostatecznie nie jest kosztem, bo On uzdania nas do tego, żebyśmy wzięli ten koszt. To jest nasz Bóg. On mówi tak, zrób to i to, a Bóg się mówi tak, ja Cię umocnię w tym, tak, ja Cię poprowadzę w tym, tak, ja Ci dam to. To jest nasz Bóg. A więc my mówimy o koszcie z jednej strony, ale z drugiej strony ten koszt tak naprawdę jest lekki. On mówi, brzemię moje jest lekkie. Ponieważ On uzdalnia nas do tego. To jest Ewangelia, którą głosimy. Ewangelia, która zmienia, która uwalnia, która daje nam zwycięstwo od naszego wnętrza. I dlatego to brzemię nie jest ciężkie. Dlatego wypełnianie przekazań nie jest ciężkie. Dlatego ja nie muszę codziennie wstawać rano i myśleć, aha, dzisiaj nie będę kradł. Tak, dzisiaj nie ukradnę. Nie, ja po prostu nie chcę kraść. Ponieważ nie sprawia mi to radości. Kradzież nie sprawia mi radości, więc nie chcę kraść, ponieważ Bóg zmienił moje wnętrze. I tak samo, bracie i siostro, to samo może być Twoim i moim udziałem, jeśli chodzi o miłość do Słowa, jeśli chodzi o miłość do Boga, jeśli chodzi o miłość do spędzenia czasu z Nim w modlitwie,
Te same uczucia mogą być naszym udziałem, jeśli pozwolimy Bogu, bo ożywił nas. Tak jak psalmista woła, czy nie ożywisz nas znowu, czy nie ożywisz mnie znowu, aby Twój lud rozradował się w Tobie. Ożyw moje serce, włóż głód w moje serce, włóż pragnienie w moje serce. Bracie i siostro, jeśli brakuje Ci tego pragnienia, miłości do słowa, do modlitwy, do szukania Boga, dlaczego nie miałbyś zacząć Go prosić i mówić, Panie, ożyw moje serce, włóż głód w moje serce, włóż pragnienie w moje serce. Panie, widzisz mnie, nie ma tego w moim sercu. Panie, gdzieś zbłądziłem. Jestem w tym miejscu swojego życia, w którym nie ma we mnie tego głodu. Nie ma we mnie tego pragnienia. Ożyw mnie raz jeszcze. Zmiłuj się nade mną raz jeszcze. Twoje słowo mówi, że z głębi mojego wnętrza powinna płynąć rzeka wody życia. Panie, usuń tamę, usuń barierę, skrusz i złam tego zewnętrznego człowieka, aby ta rzeka, która jest w tym wnętrzu, aby mogła się wydostać na zewnątrz. I kiedy ona wytryśnie, ona wtedy dotknie to, co wokół. I uzdrowi. I Kościół jest tym miejscem, bracie i siostro. Boga do niczego nie trzeba przymusić. Ta rzeka płynie. Ta rzeka wciąż płynie. Ta rzeka sprzed tronu Bożego, ona płynie. Jedyne, co musimy zrobić, to usunąć tamy, usunąć bariery. Ta radość Pańska jest dostępna. Ta radość Pańska, która może spłynąć na nas i dotknąć tych ludzi, którzy są wokół nas, tych smutnych ludzi, pogrążonych w depresji, pogrążonych w lekach, że tak jak ten wóz z tymi pierwszymi chrześcijanami, kiedy jechał i ludzie obserwowali i pragnęli, tak samo spojrzą na nas, na nasze zgromadzenia, na nasze kościoły. Może nawet nie będą rozumieli tego, co mówimy, jak nasz jeden brat, który tu siedzi. Może nawet nie będą rozumieli, ale zobaczą coś, zobaczą radość Pana i powiedzą, ja chcę tego, co oni mają, ja muszę to mieć. I tak jak było w przebudzeniu, wejdą do naszych zborów, wejdą do naszych kościołów i powiedzą, co tu się dzieje, dajcie nam to, co wy macie, ponieważ rzeka będzie płynąć, ponieważ rzeka będzie płynąć, ponieważ rzeka będzie płynąć. W przebudzeniu na hybrydach. Bardzo jest krótce, ono jest długie. Duncan Campbell, cała długa historia, były dwie starsze siostry, które modliły się o przyjazd tego ewangelisty. Miał ponad 80 lat. To oznacza, że nigdy nie jest za późno dla nas, aby być potężnie użytymi przez Boga. I one modliły się i w końcu ostatecznie ten kaznodzieja pojechał tam. Ale skracam całą historię i pewnego wieczoru, kiedy głosił kazanie, kolejne, bo na wcześniejszych nabożeństwach niewiele, w sensie nie było żadnego szczególnej obecności Bożej, ale kiedy głosił kazanie tego wieczoru, zakończył, nic się nie wydarzyło, zszedł ze sceny, wszyscy wyszli z kościoła, ci, którzy byli, kościoły były puste, nie było tam młodych ludzi za bardzo wtedy w kościołach, ale ta jedna starsza siostra modliła się nocami, dniami do Boga i pewnego dnia miała wizję i widziała w tej wizji kościół, który wypełnia się młodymi ludźmi, a cały wypełniony młodymi ludźmi, cały przód wypełniony młodymi ludźmi i podzieliła się tą wizją. No ale wracając do tego nabożeństwa, nabożeństwo się skończyło, ale było nagle tak wspaniale, że Boża obecność wstąpiła. Mówię, skracam to, robię to szybciutko. Boża obecność wstąpiła, głosili, modlili się i Boża obecność wstąpiła na całe to miasteczko. I oni zakończyli to nabożeństwo, już ten Duncan Campbell stał z przodu, ten, jak to się nazywa, ktoś, kto pilnuje kościoła, niewoźny. No, po polsku. Gospodarz. Gospodarz tego budynku. Zamyka drzwi i nagle wraca do tego pastora i mówi, pastorze, nie wiem, co mam zrobić, ale na zewnątrz, przed budynkiem zaczęli gromadzić się ludzie. Klęczą i wołają do Boga o zbawienie. Wołają, co mamy czynić, abyśmy byli zbawieni. Co mamy czynić, abyśmy byli zbawieni. 100, 200 osób zebrało się i zaczęli się schodzić z zakątków oddalonych o 20-30 kilometrów. I uwaga, nie było żadnych ogłoszeń, nie było żadnych reklam, nie było nic na Facebooku. Skąd oni wiedzieli, że tam w tym momencie skończyło się, było nabożeństwo? Oni mówią, mówili, później zaświadczali, że nagle budzili się w środku nocy, bo to był już późny wieczór, budzili się i nagle z tym przekonaniem, nagle z tą wiedzą, z tą świadomością, z tym pociągnięciem ich przez Ducha Świętego szli w stronę tego kościoła, aby znaleźć, ponieważ wiedzieli, że tam jest głoszona Ewangelia, ponieważ wiedzieli, że tam jest głoszone Boże Słowo i setki ludzi zaczęło schodzić się i nagle ten przód, on powiedział, Campbell, otwórzcie te drzwi i kościół wypełnił się ludźmi i cały przód zapełnił się młodymi ludźmi, którzy klęczeli, którzy wołali, co mamy czynić, abyśmy byli zbawieni, zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami, Boże, zmiłuj się nad nami. I wizja stała się realnością, ludzie zostali zbawieni. W środku nocy ludzie byli budzeni przez Ducha Świętego, wstawali i biegli do kościoła. Nikt ich nawet nie zapraszał, nikt im nawet nie mówił, ale co się stało? Tam w tym kościele rzeka zaczęła płynąć, halleluja. Rzeka zaczęła płynąć, halleluja. I kiedy ta rzeka zaczęła płynąć, ona zaczęła się rozlewać na całą okolicę. A kiedy zaczęła się rozlewać na całą okolicę, zaczęła dotykać serca ludzi, zaczęła dotykać
życia ludzi, kiedy dotknęła ich życia, kiedy dotknęła tej pustki ich serca, kiedy dotknęła tego strachu w ich sercu, kiedy dotknęła tej niepewności w ich sercu. Oni zobaczyli, że czegoś potrzebują i za nurtem tej rzeki zaczęli iść w stronę tego miejsca, gdzie zwiastowana była chwalebna, pełna mocy Ewangelia o Panu Jezusie Chrystusie, który wczoraj, dzisiaj i na wieki jest ten sam. Halleluja! Bracie i siostro, to jest to, o co się modlimy. Kościół jest organizmem Bożym. To żywy Kościół, to żywy organizm. To jest to, czego pragniemy, aby rzeka płynęła, rzeka Ducha Świętego. I stało się tam w tym przebudzeniu podobnie, jak w tym przebudzeniu walijskim, o którym wspominaliśmy. Też puby były zamknięte, też zmieniła się cała rzeczywistość tych miasteczek i wsi okolicznych. Setki ludzi doświadczyło zbawienia. Ponieważ znalazło się kilka osób, dwie starsze siostry, jeden kaznodzieja i jeszcze kilka osób, które były gotowe zapłacić cenę przebudzenia. Panie, czy nie ożywisz nas znowu, aby lud Twój rozradował się w Tobie?